dzisiejszy vlog sponsorowany przez Apple. Gdyż, bo, ponieważ w tej oto kamerze nie ma karty pamięci, więc Andrzej właśnie nagrywa mnie swoim jabłuszkowym telefonem. Taka jestem sprytna. Dobrze, uczcijmy to sekundą ciszy. A teraz kolejną sekundą ciszy uczcimy parkowanie w centrum Warszawy. No jest to dramat, słuchajcie. Przyjechaliśmy, bo dzisiaj był już taki rodzinny grill. Teraz mamy spotkania już nie rodzinne, ale za to w bardzo zacnym towarzystwie. No i właśnie umówiliśmy się z Julką i Mariuszem tutaj przy Centrum Nauki Kopernik. I powiem wam, że z tym parkingiem, który tam jest, to jest takie trochę oszustwo, bo on pokazuje wolne miejsca, ale część tych miejsc to są miejsca prywatne, wykupione przez jakieś różne firmy i na nich wcale nie można stawać. Ale ludzie myślę, że i tak tam stawali. Też tak sądzę. No, ale no, nie chcieliśmy tak robić, żeby nie było przypału, że wiecie, przyjedzie właściciel tego miejsca i będzie siara. Więc udało nam się, wypatrzyliśmy w końcu takie... O, tutaj, równolegle. Jak pociąg jedzie. Równolegle za pierwszym razem. Tak, udało nam się. Także zabieramy manatki z samochodu i idziemy teraz w stronę elektrowni. I tam poszukam jakiegoś miejsca, żeby usiąść i może, żeby coś zjeść. Byliśmy przed Centrum Nauki Kopernik, teraz jesteśmy na najbardziej obleganej kładce w Warszawie. Jest tu tłum. Popatrzcie, co tu się dzieje. Widok jest ładny, ale tłumy są masakryczne. Czy jest fajnie? Jest fajnie. Czy wieje? Jest fajnie. Kasia, co powiesz o tej wycieczce? Że jest tu bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ale bardzo tłoczno. Naprawdę. Wygląda to naprawdę fajnie. Ciekawe, czy zdarzają się tu takie dni, odkąd to otworzyli. Czy był taki jeden dzień, że było tu mało ludzi? Sądzę. Nie sądzę. Ludzi no. Masakrycznie dużo, ale da się przejść. Tak. Jest bardzo miło. Kaś? Słucham? Gdzie jesteśmy? U podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie. Ładnie, co? Tak, bardzo ładnie. I nie wiedziałam, że można tu tak po prostu wejść do tych ogrodów. Ale idziemy, bo można. Za darmo. Przynajmniej dzisiaj. Julia! Taka ładna trawa, jaka równa. Ciekawe, czy z rolki, pewnie tak. No co? Pięknie to jest. No trawka jak na polu golfowym. Ej, w sumie. To pierwszy raz tu jestem. Ja też. No kiedyś jako dziecko byłam, wiadomo, w zamku na wycieczce. Ale jako dorosła osoba jestem tu pierwszy raz. No i osadziliśmy się. Przynajmniej na chwilę. Jak pewnie widać, jesteśmy przy fontannach na warszawskim podzamku. Przyszliśmy do restauracji Fontanna, zamówiliśmy już pizki i napoje, a później pójdziemy gdzieś na lody. Cieszysz się z jedzonka? Oczywiście, że tak. Kasiu? Słucham. Gdzie idziemy? Właśnie w sumie to nie wiem. Gdzieś w stronę Starego Miasta na jakieś lody. Ale dokąd? Nie mam pojęcia. Idę za nimi. Ale ładnie to wygląda. No, boskie są te fontanny. Dotarliśmy pod zamek. Jest tu dziki tłum. Mamy lody. Prawie nie ma. Dobre były, co? Jest też ten typo, co stoi na patyku. Ale widzicie, ludzi. Nie tylko my wpadliśmy na taki pomysł. Przyjemnie, ciepło. Ale przez te wąskie uliczki ciężko się przebić. Historia zatoczyła koło. Jesteśmy znowu pod elektrownią po Wiśle. A to oznacza, że zmierzamy do samochodu i kończymy w sumie nasz dzisiejszy chillout. Andrzej zaraz kichnie, to więc dobrze. Już kończę. To dobrze, bo jest seria alergiczna. Kicham od 5 minut non stop. To prawda. Przyroda mnie atakuje, ale jest bardzo ładnie tutaj. Jakbym miał pójść do knajpki kiedyś, to chętnie bym się też tu wybrał. No. W ogóle mamy tyle fajnych miejsc dookoła, ale zazwyczaj wybieramy to, co znamy. Znamy dobre miejsca. To moja wina, bo znamy dobre miejsca, no właśnie. Tak sobie chodzimy po tym mieście i powiem wam, że kurde,
No kocham tą Warszawę. No jestem tak przyzwyczajona do tego, że jesteśmy tu blisko. Ja nie jestem warszawianką, niestety. Nawet w sumie nie mieszkałam jakoś długo w Warszawie. Większość życia mieszkałam pod Warszawą. Ale kurde, no po prostu mam taki vibe z tym miejscem. Jest tu tyle super rzeczy. Andrzej jest takim typowym warszawiakiem od pokoleń. Więc nie wiem, jak on to odczuwa, ale tak sobie idę i tak sobie myślę, kurde, jakie to stare miasto jest ładne, jakie te uliczki są ładne i ta biblioteka i co chwilę jakieś ładne panoramy. Nie mamy się czego wstydzić w tej Warszawie. Tak sobie do takich wniosków dzisiaj doszłam. Byliśmy ostatnio w tym Rzymie, no i ekstra, wiadomo, wiecie, te wszystkie jedzonka, makarony. I nie tylko, no bo fontanna i tak dalej, to jest ekstra. Ale w sumie teraz jak tak sobie popatrzyłam, na starym mieście między budynkami jest tyle urokliwych uliczek. No jest się czym zachwycać. A przynajmniej nie jest to tak brudno na ulicach. Nie mówię, że jest wybitnie czysto, ale są miejsca takie w Europie, na świecie, gdzie jest gorzej niż u nas. Więc tak o, jaram się na maksa. I tak sobie myślę, że jak przyjadą do nas goście w odwiedziny, jak w końcu będziemy mieli meble, żeby pokazać mieszkanie, to koniecznie trzeba ich zabrać na Podzamcze i na te ogrody. Tam na dachu biblioteki. Bo nawet ja ich nigdy nie widziałam. Także tak, tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy ten dzień. Bardzo wam dziękuję za tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić tam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie nam znać w komentarzu, czy macie w Warszawie jakieś takie swoje ulubione miejsce.